Witamy Was na 5. edycji Nocy Rzemiosła, w zasadzie Festiwalu Warsztatów Rzemieślniczych, wzbogaconego o nowe formy eksplorowania ręcznej wytwórczości. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby podjąć taką refleksję o transferze wiedzy, międzypokoleniowym transferze wiedzy i umiejętności rzemieślniczych. Mamy nadzieję, że to spotkanie okaże się dla Was wartościowe, że ta refleksja dotycząca tego, jak umiejętności rzemieślnicze są przekazywane z pokolenia na pokolenie i czy w ogóle możemy mówić o relacji mistrz-uczeń w takim kontekście edukacyjnym, że to okaże się dla Was być wartościowe. Także zapraszam do oglądania i do komentowania, jeżeli macie ochotę dodać do tego coś od siebie. I oddaję głos Gosi z projektu Pracownia. Dzień dobry. Dzisiaj rzeczywiście będziemy poruszać temat międzypokoleniowego transferu wiedzy i umiejętności rzemieślniczych i na ten temat będę rozmawiać z panem Tadeuszem Kierepką, który jest krawcem z wieloletnim doświadczeniem, z Julią Kromolicką, która jest projektantką i propagatorką ponownego wykorzystywania materiałów w codziennej produkcji odzieży i Moniką Trypus, artystką wizualną, która wykorzystuje twórczo Perebor, o którym będę chciała, żeby się powiedziała trochę więcej, w kreacji istotnych znaczeniowo i kulturowo ubrań. I może na początek poprosiłabym każdego z Was o przedstawienie się i opowiedzenie, jak to się stało, że w ogóle wybraliście taką twórczą, rzemieślniczą ścieżkę. Od mnie? Nie od kobiet. Witam bardzo serdecznie wszystkich i chcę powiedzieć, że w krawiectwie jestem już 62 lata. A dlaczego się znalazłem w tym zawodzie? Brat mojej mamy był już krawcem i miał pracownię w Warszawie. Dosyć nawet w dobrym poziomie. I stąd mój też przyjazd aż 300 km do Warszawy, mając lat 16, żeby się uczyć tego zawodu. No i tak się złożyło, że już 62 lata jestem. 18 lat pracowałem u swojego wujka, ucząc się na początku, a później pracując jako czeladnik. W 82 roku usamodzielniłem się i prowadzę swój zakład, czyli już też 40 lat. Czy na razie to pewnie wszystko. Proszę bardzo, oddaję pani. Dziękuję. Dzień dobry. Jestem Julia Kromolicka, zajmuję się projektowaniem ubioru i w szczególności naturalnym barwieniem tkanin. Właściwie moja droga była dosyć dziwna, bo zaczęłam od chemii. Skończyłam technikum chemiczne, a później się zapisałam dopiero na studia projektowania ubioru, gdzie uczyłam się właśnie naturalnego barwienia tkanin od Kasi Schmidt-Przewoźnej. Wspaniała nauczycielka, u niej później też się uczyłam w Instytucie Włókien Naturalnych, więc bardzo doceniam też to, że miałam taką szansę w ogóle się uczyć od niej i zdobywać tą wiedzę taką od tej strony właśnie naukowej, gdzie mogłam połączyć też chemię poprzez tkaninę do projektowania, jakby gdzieś tam to miało sens, myślę. Dziękuję. Dzień dobry, Monika Trypus. Moimi zainteresowaniami cieszy się perebor i zarówno w sztuce, jak i w sztuce użytkowej. Perebor jest to ornament tkacki, charakterystyczny dla Lubelszczyzny, występujący na ludowych strojach, dawnych ludowych strojach nadbużańskich i włodawskich. I mnie zachwycił perebor włodawski, w szczególności żałobny. I tu zaczęły się jakby moje działania. Pierwszym był wzornik, a później cała reszta. Projekt Atencja artystyczny przyczynił się do powstania mojej marki odzieżowej. Mogę powiedzieć takiej prototypowanej trochę marki, bo ona nie ruszyła jeszcze tak dobrze z miejsca. Powstała w 2020 roku. Głównym elementem ubioru jest tutaj perebor. Perebor przetransponowany twórczo przeze mnie.
Dobrze, czyli z tego, co rozumiem u Pana, są to głównie rodzinne tradycje i podążanie ścieżką, która została wytyczona już wcześniej przez poprzednie pokolenia. U Was trochę bardziej ścieżka niestandardowa, więc chciałabym trochę to podrążyć i dopytać, skąd w ogóle zainteresowanie tym, żeby zająć się wytwórczością, no bo tutaj kierunek studiów, projektowanie odzieży, ale jednak koniec końców jest jakiś produkt, więc też pytanie, gdzie takich umiejętności sensu stricte produkcyjnych się uczyłyście? To może ja zacznę teraz. Ja krosnami zainteresowałam się już jak pierwszy raz je zobaczyłam w skansenie. To miałam wtedy, nie wiem, kilkanaście lat może, byłam takim podrastającym podlotkiem, powiedzmy. I już wtedy wydawało mi się, że to jest relikt przeszłości, że to urządzenie, że już nikt na nim nie pracuje. Zresztą ono było zamknięte w czterech ścianach chałupy i w ogóle nie było dostępu nawet do niego, żeby się zbliżyć. Było jakieś tam płótno działowe, które zostało gdzieś tam przerwane w połowie i wydawało mi się, że no po prostu już nigdy się nie nauczył. U mnie w rodzinie też nikt nie tkał, więc nie miałam takich właśnie pokoleniowych spraw, żeby ktoś, babcia, ciocia mnie nauczyła. I ten temat tak został we mnie zapomniany w sumie. I kilka lat temu, kiedy po latach spełniłam swoje dziecięce, może nie dziecięce już, marzenie ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tam na drugim roku pojawił się taki temat tkaniny dwuosnowowej. I sobie pomyślałam, jejku, to jest ten moment, żeby wrócić do tych właśnie dziecinnych marzeń i nauczyć się tkać. I zaczęłam poszukiwać na początku właśnie w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowcu Podlaskim. Tam, w Janowie Podlaskim, tam poznałam panią, która z kolei zorientowała mnie bardziej na perebor, bo mówi, no ale pani jest z okolic Lubelszczyzny, perebor, tkanina dwuosnowowa jest podlaska, a perebor jest pani rodzimy, niech pani się tym zainteresuje. I rzeczywiście, ta pani się nazywa Agata Radulska, pozdrawiam. I rzeczywiście moja droga się skierowała tutaj w rodzime rejony. Zwiedziłam wschód Polski, poznając różne panie, które się tym tkactwem pereborowym zajmują od różnych stron, etnograficznych, bo Mariola Tymochowicz, Bożenna Pawlina Maksymiuk, która stworzyła Uniwersytet Nadbużański Tkacki Uniwersytet Ludowy. No i w końcu trafiłam do swojej mistrzyni, która nauczyła mnie tkać, Stanisława Kowalewska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam już tutaj, która zaprosiła mnie w swoje progi, nie znając mnie kompletnie i rzeczywiście w kilka dni nauczyła mnie tkać i wytkałam swój pierwszy autorski wzór. Także no, świetną nauczycielką jest, trzeba przyznać. Jeszcze raz, jakie było pytanie? Dlaczego zaczęłaś wytwarzać rzeczy, stąd takie zamiłowanie, bo mówiłaś... A, rozumiem. No ja właściwie, zawsze mnie gdzieś tam ciągnęło do manualnych takich działań, mimo że droga była właśnie przez tą chemię, ale jednak skręciłam i stwierdziłam, że muszę po prostu. I ta tkanina mnie zafascynowała właśnie przy okazji zajęć z Kasią Schmidt Przewoźną. I tam właśnie odnalazłam tam mi się to wszystko tak połączyło i z tą chemią, i z tkaniną, i z projektowaniem. I więc przeżyłam ten taki zachwyt. A później jakoś strasznie mi się smutno zrobiło, że w ogóle to jest zupełnie gdzieś zapomniane, wyparte i nikt tego właściwie nie praktykuje i jakoś tak mnie to w sumie przeraziło, że to zaraz może zniknąć. Znaczy w Instytucie Włókien Naturalnych się zajmują naukowo, stricte naukowo, badaniem tego barwienia, ale nigdzie tego nie widać, nie widać tego na ubraniach chodzących na ulicy, po prostu tego nie ma, a mamy taką, możemy czerpać po prostu z tej natury takie niesamowite kolory, że aż żal tego po prostu nie wykorzystać, a zamiast tego ubierając się właśnie w sztuczne tkaniny poliestrowe, sztucznie farbowane, toksyczne. Jakby to tak daleko po prostu zaszło, że jakbyśmy zapomnieli w ogóle skąd się biorą kolory, skąd się biorą tkaniny.
więc tak poczułam, że chcę to po prostu kultywować i kontynuować i żeby to nie zniknęło. Moje następne pytanie będzie już do całej trójki rozmówców. Wyobrażam to sobie tak tutaj w pana przypadku, 16 lat zanotowałam, że to wtedy padła ta decyzja. Co było tak naprawdę na początku najtrudniejsze albo najbardziej was zaskoczyło? Bo ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, nie będąc rzemieślnikiem, tylko opisując pewne procesy, że zaskakuje mnie dość dużo rzeczy w różnych pracowniach, więc czy mieliście taki moment, kiedy ta praca rzeczywiście pokazywała, z jakimi wyzwaniami przyjdzie wam się zmierzyć? U pana domyślam się, że jeżeli to była rodzinna tradycja, już można było sobie wyobrazić, co taki młody czeladnik będzie w takiej pracowni robił, ale takie pierwsze kroki, najtrudniejsze zadania, które się pojawiły na samym początku tej drogi rzemieślniczej. No pewnie też mnie zaskoczyło wiele rzeczy, bo jak przyjechałem w 61, już nawet 2 lata temu, a w porównaniu do dzisiejszej młodzieży, to jest bardzo, bardzo duża różnica w pracy, ile wtedy młodociany, bo tak do 18 roku życia to są uczniowie młodociani, i powinni dzisiaj się przestrzega, że ma pracować 6 godzin dziennie i mało tego, jak chodzi do szkoły, bo mam taką uczennicę, to 12 godzin w tygodniu, 2 razy po 6, a ja wtedy pracowałem każdego dnia, jak nie chodziłem do szkoły, to 10 godzin dziennie, siedziałem na stołku i się uczyłem. To było u mojego wujka, ale litości nie było żadnej z tej racji. Musiałem tyle przepracować, ale też nie miałem nic za złe dla swojemu wujkowi, bo po 3 latach przeszedłem już na sztuki jako czeladnik. Jeszcze nawet nie zdałem egzaminu czeladniczego, a już szyłem marynarki jako czeladnik. I potrzebowałem pieniędzy, żeby zarobić, bo przyjechałem 300 kilometrów, musiałem i z rodziny 6 dzieci, gdzie musiałem na to życie zarobić. Te 10 godzin pracy dziennie to było po to, żeby utrzymać się, żeby móc przeżyć, bo też z domu pomocy jakiejś tam nie było wielkiej. Natomiast dzisiaj mam uczennicę, która ma też skończyła w lipcu 16 lat dopiero. Rok czasu ma już za sobą praktyki i boję się, że jak dalej tak będzie z tą nauką jej, to będzie ciężko. Naprawdę szkoda tej młodzieży, tych 3 lat dzisiaj, bo liczy się to, co się nauczy w pracowni, a nie, że świadectwo otrzyma szkoły zawodowej, że zda egzamin czeladniczy. Nie, tam gdzie pójdzie do zakładu, to ona musi się wykazać, co potrafi. A jeżeli w takim systemie, jaki nie od niej to zależy oczywiście, że tylko 16 godzin w tygodniu pracuje. Natomiast jeżeli sama też się nie bardzo chce przekładać, ale też podchodzę czasami tak, mama pracuje, tata pracuje, babcia pracuje, a ona jest jedynaczką i jeszcze ona będzie pracować. No to może też można sobie pożartować w taki sposób. Niemniej jednak no szkoda mi tej młodzieży, że taki system to nie ludzie wykształceni wymyślili, że tak młodzież powinna się uczyć z praktyki, z czego powinna później żyć. Także nie wiem, co jeszcze pani pytanie, co do mnie jeszcze, bo trochę o uczennicy swojej wtrąciłem za dużo. Proszę. Tak. No to też bardzo ciężko było się przełamać do tej i tyle godzin pracy. To nie było łatwe. Natomiast no jakoś tam z czasem człowiek wchodzi jak w ten trans i 60 lat niedużo mniej pracuje. Także
dziennie. No ja właściwie od początku wiedziałam, że będzie ciężko. To znaczy już będąc na studiach, oczywiście czasy studenckie, zarwane noce, ale no wiedziałam, że będzie ciężko się, może nie sądziłam, że aż tak ciężko, żeby się przebić i dotrzeć do tych klientów, którzy faktycznie będą doceniać tą pracę rąk i będą rozumieli, że pewne procesy zachodzą i to musi po prostu trwać. Myślę, że no, nikt nie zdaje sobie sprawy, czy właśnie krawiectwo to też jest jakiś taki po prostu... ja o naturalnym barwieniu wtedy nic nie było słychać w ogóle. Krawiectwo jakoś tak było na, w moim przynajmniej mniemaniu, na jakimś takim wymarciu, więc myślę, że to moje pokolenie troszeczkę inaczej postrzega, inne ma podejście do ubioru i do tego, w jaki sposób to powstaje i myślę, że nikt nie zastanawia się nad tym, ile czasu zajmuje uszycie koszuli, czy garnituru, to już w ogóle nie ma co mówić. Naturalne barwienie to też jakiś jest, nie wiadomo w ogóle, jak to sobie wyobrazić, jak to wygląda, jak to, jakie procesy właściwie muszą zajść. Więc właściwie chyba trzeba być szalonym, żeby się zdecydować na taki zawód. No i właśnie szkoda mi, że nie ma takiego, tu wcześniej też rozmawialiśmy, że jakoś tak brakuje takiego pomostu międzypokoleniowego, przynajmniej jeśli chodzi o to rzemiosło. No bo właśnie ta wiedza jest, czeka tylko na przekazanie. Ja tak obserwuję przynajmniej, że młodzi ludzie też chcą się uczyć, tylko jakoś tak nie ma tego miejsca, gdzie mogą się spotkać, tak mi się wydaje. Tu już zaczęłam nowy wątek. Także może kropkę postawię. Jakie trudności mnie zaskoczyły? Ja generalnie optymistycznie podchodzę do życia i zawsze mi się wydaje, że jakie tam trudności. Jak coś zrobię dobrze, wykonam dobry produkt, wytkam coś takiego unikatowego, unikatowy swój wzór, to się musi sprzedać po prostu. Ale niestety też zderzyłam się z tą prawdą smutną, która jest, no, zalewa nas milion różnych rzeczy i to tanich rzeczy, tak? I ja sama też korzystam, też mam t-shirt dzisiaj sieciówkowy, więc to jest naturalne i też nie trzeba się obrażać na klienta, że on nie chce, bo coś jest drogie w wykonaniu i sam perebor, samo wytkanie pereboru trwa kilka dobrych dni, a zaprojektowanie sukienki plus jej uszycie z naturalnego materiału, najlepiej właśnie polskiego, wysokiej jakości, to wszystko i prototypy, to wszystko kosztuje masę czasu. I niestety no, ja muszę przyznać, że się poddałam. Poddałam się, jeśli chodzi o ubiory. Natomiast mam jeszcze taką wizję co do dodatków i ten pomysł się pojawił parę lat temu, a poddała mi go moja przyjaciółka Gosia Aldi, która jest z kolei projektantką biżuterii, mieszka we Włoszech i tworzy dla włoskich marek i mówi, wiesz, te twoje perebory to jak biżuteria, to jest naprawdę coś fajnego, że potraktuj to może w ten sposób. I pomyślałam sobie, super pomysł, świetny pomysł, raz jeśli chodzi o transport, no bo nie oszukujmy się, takie zakulisowe sprawy jak transport sukienek lnianych. Wiadomo, że za każdym razem, każde targi, to jest przygotowywanie tych ubrań od nowa, prasowanie, no masę roboty plus właśnie duży samochód. Tutaj dodatki, takie jak mam na sobie, specjalnie przywiozłam, to są mankieciki, które właśnie potraktowałam biżuteryjnie. Zwykle perebory były elementami koszul czy wykończeń sukienek, spódnic, nie sukienek. A ja sobie zredukowałam te koszule do samych mankietów i możemy sobie ubrać zwykły t-shirt, dodać takie mankieciki i mamy outfit wyjściowy. Natomiast tak jak mówię, to jest sprawa prototypowana, to jest dopiero początek. A co z tego będzie, zobaczymy. Proszę.
To może kontynuując ten wątek szans i wyzwań, o którym już trochę tutaj, zwłaszcza wy dziewczyny, powiedziałyście więcej. Gdybyśmy mieli sobie wylistować takie szanse i wyzwania, które pojawiają się dziś, współcześnie, zarówno przed rzemieślnikami starszego pokolenia, jak i takimi, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę, czy wybierają w ogóle taką niestandardową drogę, to jakie to by były największe przeciwności losu do pokonania? Może zaczniemy od pana. Wie pani, ja już tyle lat przepracowałem, że ja już jakichś tam bardzo wyzwań nie mam w stosunku do siebie. Ja przez lata 80. pracowałem bardzo dużo i było bardzo dużo zamówień. Wtedy w lata 90. były załamanie, początek lat 90. wielkie załamanie, bo klienci, granice zaczęły się otwierać z każdej strony, można było wwieźć towary ze wschodu, z zachodu i wielu klientów przeszło na jakieś zachodnie marki, metka ich pociągnęła i to trwało ileś lat, żeby wracali z powrotem, żeby już mieli dość tych metek, a wrócili do dobrego krawiectwa z powrotem. Dla przykładu powiem, że na początku lat 90. w stosunku do lat 80. to tylko 30% wykonałem na przykład tych zamówień, co wcześniej lata 80. To było wielkie załamanie. Ale na szczęście pod koniec 90. lat już się jakaś unormowało wszystko i dzisiaj no ciągle jest jakaś tam praca, może nie ma aż tak bardzo dużo, ale nie potrzebuję tyle, bo bym się zamordował, gdyby było tyle jak w latach 80. I dzisiaj no, ważne jest, że tych klientów jest mniej, a krawców też tak samo, to idzie jak gdyby w parze. I ważne, że jest jedna mniej tych rzeczy wykonanych, ale piękne, ale zadowoleni klienci i to jest dla mnie jak gdyby zadowolenie również. No tutaj mamy już ugruntowaną markę na rynku, a my powiedzmy jesteśmy takie bardziej gdzieś przy początku tej drogi, więc chyba właśnie wyzwaniem jest taka wiara w to, że to te kolejne lata tylko się dokładają do tego sukcesu, który oczywiście nastąpi i po prostu trzeba działać i iść do przodu z tym wszystkim, bo to właśnie później jest ten, zaczynają napływać i ci stali klienci i z polecenia i właśnie ta droga pantoflowa tutaj ustaliliśmy, że dobrze działa, więc myślę, że dla nas to jest gdzieś tam po prostu w trakcie, jesteśmy w toku, w procesie. Tak, ja się tutaj zgadzam z Julią, a dodatkowo myślę, że warto wysyłać swoje prace gdzieś, taką szansą, może są konkursy. Ja swoją kolekcję zaduszki opatrzoną dodatkami wysłałam na konkurs w ubiegłym roku Off Fashion w Kielcach i dostała się ta kolekcja do półfinału. A w tym roku z kolei same dodatki wysłałam na konkurs Dobry Wzór, organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. I tam jest taka kategoria szczęśliwa trzynastka, właśnie dla takich marek, które są prototypowane, czyli jeszcze nie, których produkty nie są w masowej ilości. I myślę, że to jest jeszcze szansa, ale rzeczywiście no, początki są trudne, a szczególnie no, te dzisiejsze czasy to tak jak te lata 90. No, ludzie mają wybór i dobrze, że mają, tylko właśnie dla takich osób raczkujących jest to na pewno nie lada wyzwanie. A gdybyście mieli scharakteryzować w takim razie osoby, które się na to decydują, albo osoby, które widzą tą wartość, to jakie to są osoby, jakie posiadają cechy? Jak by pan scharakteryzował osoby, które decydują się na uszycie dla siebie garnituru czy marynarki? O jakiej grupie mówimy? Bo też wydaje mi się, że trochę
Część osób żyje w takiej bańce, że jednak to rzemiosło jest czymś teraz wow, że możemy sobie kupić coś bardziej indywidualnego. Pytanie, na ile to jest rzeczywiście bańka wyobrażeniowa na przykład dużego miasta jak Warszawa, a na ile rzeczywiście jeszcze w Polsce tego rzemiosła się poszukuje. Więc tutaj dwa pytania. Jedno o to, kto decyduje się na zakupy u rzemieślnika, a druga, kogo byście Państwo jeszcze chcieli u siebie w pracowniach widzieć i jak byście do tego zachęcili. Też może zacznę od Pana. No, to też zacznę, nawet lata 60. poprzedniego wieku było najzwyklejsi ludzie z Warszawy szyli sobie na zamówienie, ale wtedy nie było wyboru w sklepach, albo ta konfekcja, która była, to była gorszej jakości niż dzisiaj, bo dzisiaj postęp maszynowy, maszyny specjalistyczne są i to krawiectwo konfekcyjne wygląda nieźle, gorzej z krojem tego konfekcyjnego krawiectwa, gdzie klient na pewno, jeżeli patrzy w lustro, jeżeli chce, jest wymagający, to się czuje dużo gorzej w tym konfekcyjnym, skrojonym konfekcyjnym garniturze. W miarowym krawiectwie zwracamy na to, żeby po pierwsze była linia szyk, funkcjonalność, wygoda, żeby klient mógł swobodnie się poruszać. W konfekcyjnym często, a przychodzą klienci z jakimiś tam ewentualnymi poprawkami, żeby coś tam dopasować lepiej, nie zawsze się da, bo po prostu jest w kroju zepsute na tyle, że to się nadaje do stania, nie poruszać się przed lustrem, to w porządku, jakoś tam wygląda. Gorzej ruszyć rękami, to już jest czasami bardzo źle i często nawet nie chcę się brać za jakąś tą poprawkę, bo tłumaczę, wezmę pieniądze, nic nie poprawię. I po prostu nie przyjmuję takiej poprawki do tego. Natomiast jacy klienci? No dzisiaj lata 80., o których mówiłem, to byli w większości zagraniczni dyplomaci z Zachodu i Ameryki nawet, bo i Argentyna, i Brazylia, i Kolumbia, i wiele innych tam jeszcze. To było 80% pracy dla dyplomatów plus przyjeżdżający z zagranicy, a dopiero 10-20 rynek krajowy. I dlatego to załamanie u mnie było takie duże, bo w latach 80. tu mogę sobie powiedzieć, garnitur z polskiego materiału kosztował $120, uszyty w pracowni. Dzisiaj za mało $2000, więc to jest, a dyplomata to jest urzędnik państwowy, więc no, jeżeli wtedy zarabiał w dolarach i na polskim rynku, a pensja $40 to była zupełnie przyzwoita, to wtedy mógł sobie pozwolić na bardzo wiele garniturów i szyli nawet jeden ambasador 50 garniturów na 3 lata. Ja takich klientów miałem wielu też. Natomiast dzisiaj takich tylu nie potrzebuję, a przychodzą tacy, co po prostu chcą dobrze wyglądać trochę w lustro, bo wielu nie patrzy w lustro. Chodzą, to jest prawda, że jakby trochę popatrzył w lustro, to może by prędzej go skłonił, żeby poszedł do krawca też zamówić garnitur. Także nie wiem, co jeszcze. No może teraz pani, a później zobaczymy, co da. No właśnie, z tym krawiectwem, jeszcze z tymi poprawkami, to czasem jest łatwiej uszyć od zera, niż faktycznie poprawiać te konfekcyjne, bo to faktycznie czasem po prostu się nie da. Tak, no chyba wiadomo, że w tych czasach rzemiosło jest jakimś rodzajem luksusu, więc faktycznie ten stosunek pewnie
ceny do zarobków jest troszeczkę inny, więc pewnie ludzie się decydują po prostu na jakieś specjalne okazje albo właśnie stawiają na tą jedną, jakąś taką bardziej wyjątkową rzecz, którą chcą mieć w swojej szafie. I wtedy właśnie zwracają, jakby doceniają i tą tkaninę, i wkład, i dopasowanie, że klient uczestniczy na każdym etapie właściwie tego procesu tworzenia, więc to myślę, że jest zdecydowanie jako plus. I ja też jako projektantko się konsultuję z klientkami i tak naprawdę one uczestniczą w tym projektowaniu, więc możemy tutaj dużo rzeczy dopasować, czy do okazji, klimatu, jak w ogóle chcą się w tym czuć, w tych ubraniach i tak dalej, więc myślę, że takie klientki się decydują właśnie na takie specjalne, wyjątkowe stroje, które właśnie nawet chcą, żeby to zajmowało, w sensie doceniają ten czas, który jest włożony w to i że to jest właśnie ta praca rąk. Więc takie klientki się pojawiają. I co dalej? I to tyle, dobra. I jak sobie wspominam takich klientów, którzy gdzieś mnie, czy raczej klientki, które w głowie mi utkwiły, to jedna, która poszukiwała i też była zainspirowana korzeniami swoimi, babcia i ciocia tkały perebory i ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ona chciałaby tę sukienkę, konkretnie ten model, na swoją suknię ślubną. I byłam tak mile zaskoczona, że jedna z moich sukienek właśnie będzie taką wyjątkową sukienką, więc to była jedna klientka, a druga z kolei kupiła t-shirt, który zaprojektowałam jako męski dla siebie. Stwierdziła, że dlaczego, to nie musi być wcale męski i wysłała mi później zdjęcia w tym t-shircie, bardzo fajnie to wyglądało. I do tego stopnia mnie zainspirowała, że później właśnie w kolekcji Zaduszki była to ta koszula, jako pokazany ten t-shirt, pokazany jako damska konfekcja. Ja na miarę nie szyłam, raczej właśnie ten typ konfekcyjny. Natomiast to były sukienki, które były szyte pojedynczo, w jednym rozmiarze, więc też mogę powiedzieć, że to było takie szycie jednorazowe, tak? Chyba tyle. Wspominaliście o tym, że trochę brakuje takiego pomostu pomiędzy pokoleniami i chciałabym trochę podrążyć ten temat, bo ty, Monika, wspominałaś o tym, że miałaś mistrzynię, z którą się spotkałaś. Ty też miałaś okazję się od kogoś uczyć, u pana mamy historię rodzinną. Czy jest jakiś złoty środek na przecięcie się dróg zawodowych rzemieślników starszej daty z młodszej daty i jak taki pomost spróbować zbudować? Czy macie na to jakieś pomysły? Może zacznę teraz od ciebie. Ja działałam na własną rękę i po prostu jeździłam w teren i poszukiwałam. Najpierw poczytałam oczywiście książki, nie tak, że bezwiednie odpaliłam samochód i wyjechałam w trasę. Po prostu poczytałam i w internecie opracowania różnego typu o pereborze i kto się tym teraz zajmuje. I pierwszą instytucją, którą odwiedziłam, było Muzeum Synagogalne w Włodawie. I tam panie pokierowały mnie dalej, więc połączyłam sobie kropki, pozwiedzałam, poznałam ludzi i w ten sposób też trafiłam i do Uniwersytetu pani Bożenny Pawliny Maksymiuk, która na zasadzie mistrz-uczeń prowadzi ten uniwersytet, zaprasza mistrzynię i każdej mistrzyni jakby przypada jedna uczennica, bo zazwyczaj, chociaż jeden był i uczeń, zazwyczaj są to uczennice. Ja nie dostałam się akurat wtedy na praktykę na tym uniwersytecie z uwagi na to, że była już pełna liczba osób. Natomiast skierowała mnie pani Pawlina właśnie do Stanisławy Kowalewskiej. I tak zaczęła się moja przygoda z nauką
tkactwa. I czy ja, no myślę, że to jest taka droga pracochłonna i żmudna, bo trzeba było poświęcić przynajmniej pół roku, żeby rzeczywiście zgłębić temat, ale myślę, że to jest wartościowe, bo poznaje się całe środowisko wtedy. Więc taka była moja ścieżka. A jeszcze chętnie posłucham, co Julia i pan Tadeusz. No, wydaje mi się, że wymaga to jednak niezłej determinacji, żeby dotrzeć do tych osób i faktycznie znaleźć te osoby, które chętnie przekażą wiedzę no właśnie, no ja trafiłam akurat na studiach, ale myślę, że gdyby nie było tych takich zajęć, no bo to było projektowanie ubioru, na którym też przy okazji były zajęcia z tkaniny, gdyby nie było tam naturalnego barwienia, nie wiem, czy w ogóle bym dotarła i odnalazła jakby na własną rękę, bo tu już przynajmniej jakby wiedziałaś, czego szukasz. A trzeba chociaż trochę wiedzieć, o co chodzi, żeby wiedzieć właśnie, czego szukać i gdzie szukać. Więc na pewno tutaj Noc Rzemiosła jest właśnie taką okazją do poznania w ogóle, jakie są te, jakby co można w ogóle wytwarzać i w jaki sposób i chociaż troszeczkę podejrzeć właśnie, jak to wygląda. No zdecydowanie tutaj promocja jakby wygrywa, jeśli chodzi o tą próbę pomostu, bo z drugiej strony właśnie nie wiadomo, czego nawet szukać, skoro to nie jest obecne jakby na ulicy, nie mówi się o tym, nie widać tych rzeczy, a krawiectwo to swoją drogą myślę, że powraca w łaski właśnie już. Widać, że te kroje są inne i jak już się założy raz przynajmniej taką rzecz dopasowaną, to już nie da się tego odwrócić, więc... Jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo mi się przypomniało, bo rozmawiałyśmy wcześniej o warsztatach wszelkiego rodzaju prowadzonych z grantów, prawda, które są bezpłatne. Na przykład jeśli chodzi o tkactwo, to w Białymstoku co roku w wakacje przez kilka tygodni prowadzone są różnego typu warsztaty dotyczące danej techniki. Od snucia poprzez nakładanie osnowy aż po sam wyrób końcowy. Także takie warsztaty, które są kilkudniowe, są myślę, że jeszcze bardziej wartościowe, jeśli chcemy się czegoś nauczyć faktycznie, niż takie pojedyncze wydarzenia, chociaż też, bo wtedy możemy na pewno poznać, tak jak mówiłaś, ja wiedziałam, czego szukać, nie? No ale właśnie skądś wiedziałam, więc właśnie takie noce właśnie rzemiosła są bardzo wartościowe. Czy pan widzi szansę na pomost międzypokoleniowy? Proszę państwa, więc no, mam proste rozwiązanie. Jest cech krawców na krakowskim przedmieściu. Wystarczy się zapisać, każdy prowadzący działalność gospodarczą w tej branży włókienniczej może się zapisać do cechu. Jeżeli się zbierze takich młodych osób z 10, już będą się mogli spotykać ze starszymi i przekazywać, starsi chętnie przekażą swoje doświadczenia, młodzi skorzystają, po prostu. Do 89 roku była obowiązkowa przynależność. Zniesiona w 89 i jak było około 4000 należących do cechu do 89. Dzisiaj, później było już tylko 100 ileś, a obecnie jest około 40 starszych ludzi. Także brakuje tych młodych, bo nie mają, ci najmłodsi to nie wiedzą, co to cech nawet jest. Tutaj mówię o paniach, tu o paniach. Natomiast wielu tych nawet jeszcze prowadzących, a wcześniej należących do cechu, no uznała po co, jak nie musi, to nie należy i też nie należał. Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
wieczorem o godzinie 19 spotykaliśmy się w cechu na tak zwany postęp techniczny. Każdy przekazywał swoją wiedzę i kto chciał, zapisywał, uczył się jeden od drugiego coś tam, każdy coś tam miał swojego w pracy, co mógł przekazać nawet temu równorzędnemu koledze jakiś tam szczegół. Dzisiaj wszyscy z tych 40 już wszyscy wiemy, co kto umie, nie ma tych spotkań. Ale gdyby się pojawili młodzi, dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Także krakowskie przedmieście 41, jestem starszym cechu, muszę to przekazać, nie mogę tego nie przekazać. Właśnie ubiegł pan moje kolejne pytanie właśnie o te narzędzia i o możliwość tego przekierowywania wiedzy i tego, czy rzeczywiście starsi chcą się dzielić, a młodsi chcą po tą wiedzę sięgać, bo ja osobiście mam trochę wrażenie, że dzisiaj cechem jest YouTube i że dużo osób jednak szuka wiedzy w internecie albo właśnie tak jak mówiłaś Moniko, na jakichś warsztatach kilkudniowych, bo z mojego doświadczenia wynika, że dużo osób nawet nie wie, że są jakieś szkoły, albo nie wie, że są wciąż cechy, albo już niektórych cechów nie ma, albo są uznawane za instytucje martwe. Więc zostawiam to może trochę jako pytanie otwarte, czy jakaś instytucja, która by to normowała, byłaby na korzyść, czy nie. No bo z jednej strony młodzi rzemieślnicy cieszą się z tego, że mają wolny rynek i że nie muszą przynależeć do żadnych organizacji, ale z drugiej strony wtedy to szukanie na własną rękę nie jest też takie proste. Więc zastanawiam się, czy jeszcze może poza cechem są jakieś narzędzia, które pomogłyby lepiej sieciować pracownie. Mówiliśmy o takich wydarzeniach jak Noc Rzemiosła. Czy jeszcze jakieś koncepcje przychodzą wam do głowy? Jakieś dodatkowe wydarzenia, a może jakieś narzędzia bardziej nowoczesne do tego, żeby wiedzieć, jak docierać do innych rzemieślników? Ja myślę o tych narzędziach sieciowych jednak i ten Białystok, o którym wspominałam, bardzo fajną stronę, bo to jest, właśnie zapomniałam nazwy, Podlaski Splot. O, Podlaski Splot. Na stronie mają rozpisane wzory, więc ta technika jest bardzo dobrze tam i opisana, i zobrazowana. I myślę, że może w to warto by było inwestować, bo rzeczywiście wiele rzeczy możemy się nauczyć z YouTube'a, tylko trzeba na tym YouTubie coś umieścić. A żeby umieścić, to trzeba poświęcić jednak dużo czasu i zrobić dobry film. I jak najbardziej myślę, że to jest dobry nośnik. Te warsztaty, o których wspominałam, rzeczywiście, one nie są rozreklamowane, sama się nie dostałam nigdy, muszę przyznać szczerze, dlatego szukałam na własną rękę, bo no tam, nie wiem, no wydaje mi się, że jest około 10 osób, jest tyle miejsc przeznaczonych na daną technikę i wiadomo, że te miejsca szybko się rozchodzą i nie dla wszystkich starczy miejsca, więc być może ten internet to jest dobry sposób, tak myślę. Tak, zgodzę się tutaj, bo no myślę, że wielu rzemieślników teraz korzysta z promocji online i istnieją gdzieś tam w internecie, więc widzę też, że do mnie się zgłaszają młode dziewczyny, które chcą się dowiedzieć więcej albo czy polecę im właśnie jakąś książkę, czy jakiś kurs, czy jakby pytają o wszystko, bo właśnie nie wiedzą, gdzie i jak tego szukać, bo nie jest to dla nich widoczne, więc widzę już na tym etapie, że się odzywają właśnie. Także myślę, że no, to jest najlepszy jakby sposób na dotarcie do tych młodych przynajmniej, no bo oni tam są po prostu. Bardziej tam niż stacjonarnie, na pewno ciężej zajrzeć po prostu do takiej pracowni, się spytać, czy mógłby mnie pan nauczyć na przykład krawiectwa, prawda? Więc myślę, że tutaj bardziej w internecie się odbywają te poszukiwania. To wśród naszych, moich kolegów starszych z internetu może mniej korzystają, niemniej jednak klienci chętnie nawet sięgają
jeżeli chodzi o pokazanie, jaki by chciał fason, czy może z lat 60. jakiś, to w internecie już tam i pokazuje mi i przesyła zdjęcie. Ja mam podgląd to, co on chce, także no dużo ułatwienia, oczywiście, że tak. Ja trochę chciałabym nawiązać do tego, co ty, Julia, mówiłaś i zapytać pana. Co by pan zrobił, gdyby taka młoda adeptka sztuki rzemieślniczej, mówił pan o tej 16-latce, ale powiedzmy, że dzisiaj czy za kilka tygodni ktoś ogląda ten panel, mówi, chciałbym zostać krawcem, no dobrze, tak pan rekomendował, to ja teraz tam pójdę i poproszę, żeby przyjął mnie pan na praktykę. Jak to dalej wygląda? Czy rzeczywiście taki człowiek z ulicy może się załapać, mówiąc kolokwialnie, na naukę zawodu? Kwestia jest tylko zarejestrowania i wynagrodzenia. No jeżeli nie umie zupełnie niczego i jest dorosłym człowiekiem, czyli 18 skończone, to od najniższej pensji musiałbym ją zatrudnić, czyli musiałbym dokładać do tego młodego człowieka. Natomiast miałem taki przypadek jeden z urzędu pracy. Przyszła młoda dziewczyna, która skończyła tam liceum ogólnokształcące, urodziła dziecko i nie mogła studiować, chciała do rzemiosła, do krawiectwa. 18 miesięcy urząd pracy płacił za nią. Ja oczywiście tam od siebie, co uważałem, że to też za darmo u mnie nie musi nikt pracować. I nauczyła się rzeczywiście krawiectwa i przepracowała u mnie przez 10 lat. Byliśmy zadowoleni jedno i drugie, także widzę tą drogę, tak, żeby przyjść i ja, żebym człowieka, który igły nie umie trzymać i zatrudnił i płacił, no to tak się nie da. Także to jest niemożliwe. Przez Urząd Pracy, tak, jest to jakaś tam droga, tam w Urzędzie Pracy trzeba się zarejestrować jako bezrobotny, nie uczący się nigdy wcześniej tego zawodu, bo inaczej jak się już uczył, to nie może jeszcze raz się uczyć tego zawodu i Urząd Pracy, żeby płacił, ale jak się nie uczył, to może przez Urząd Pracy można oczywiście próbować. Czyli można powiedzieć, że złotym środkiem byłoby nauczenie się trzymania igły na YouTubie, zrobienie kilku weekendowych kursów, żeby dopiero móc przyjść i powiedzieć, że już jednak jakaś inwestycja takiego człowieka jest opłacalna. Ale rzeczywiście to ciekawe, bo w ogóle jakoś ten trop urzędu pracy nie przyszedł mi do głowy, że w ogóle można próbować w taki sposób się do pracowni na praktyki dostać. Mówiliśmy trochę też o promocji ręcznej wytwórczości i zastanawiam się, będąc trochę takim adwokatem diabła, czemu właściwie miałaby służyć teraz taka promocja ręcznej wytwórczości? Po co ta ręczna wytwórczość dzisiaj, kiedy żyjemy w czasach, w których wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko możemy zamówić w internecie, to właściwie po co to rzemiosło i dlaczego mamy je promować? Czemu dzisiaj tutaj jesteśmy? Po pierwsze, są to produkty unikatowe, których nie znajdziemy właśnie w sieciówkach czy w masowej produkcji. A po drugie, już odwołam się do Pereboru, to są nasze korzenie. Korzenie ludzi wschodu. Więc myślę sobie, że jeżeli ktoś jest właśnie taki ukorzeniony w tradycji, to też jak najbardziej doceni taki wyrób ręczny. Na pewno. No właśnie myślę, że to jest ta jedna rzecz, której nie można dostać od ręki i zamówić i jakby nigdy tej jakości nie da się uzyskać w inny sposób, więc zależy oczywiście o jakim rzemiośle mówimy, bo tutaj jest cały szereg jakby różnych użytkowych przedmiotów. No i oczywiście się to łączy jeszcze z jakąś taką częścią artystyczną, co tylko jeszcze jakby podbija tą wyjątkowość i myślę, że każdy rzemieślnik pozostawia jakiś taki swój wkład w tą daną rzecz i jest jakiś taki po prostu
podpis. Na pewno w krawiectwie też są takie małe detale, jakieś takie smaczki, że wiadomo, że to ten krawiec, a nie inny. W tkactwie na pewno tak samo i w naturalnym barwieniu to już tym bardziej, bo tutaj każda receptura, jakby każdy farbiarz, o ile można mówić w ogóle, bo mało miałam styczność z farbiarzami takimi prawdziwymi, można by to powiedzieć. Każdy ma swoje własne receptury, swoje własne techniki i w trakcie właśnie tej nauki i tych wielogodzinnych powtórzeń wyrabia swoją własną taki właśnie podpis, więc nie da się po prostu inaczej tego dostać jednak. No ja mam trochę łatwiej tutaj niż od pani, bo u mnie klienci już zamawiają, bo się boją, że nie będę mógł jej wykonać za jakiś czas, także szyją już na zapas. Wielu tak robi właśnie. Nie rozmawiamy na ten temat, ale natomiast też mam klienta, który przyszedł uszyć sobie spodnie, jakieś jasne chciały, ale namówiłem go na garnitur. I już chyba teraz piąty z kolei, bo przyszedł gdzieś tam przed urlopem nie tak dawno, chyba już dwa są w robocie, chyba już piąte obecnie. A tych spodni jeszcze do dziś nie zamówił, tych jasnych, ale garnitury tak się dobrze czuje, tak elegancko wygląda, że po prostu jak w pracy się nim zachwyciły kobiety, no to on nie mógł po prostu, nie może nie zamawiać. I już o następnym materiale też rozmawiamy, jaki będziemy tam mam szukać, żeby mógł sobie uszyć. Także no tak to wygląda u mnie też. Odniosę się do tego żartu związanego właśnie z przekazywaniem tych tradycji, bo rozumiem, że w tym momencie w pana pracowni jest ta jedna uczennica i czy jest jakaś szansa na przekazanie jednak tej tradycji dalej, już nie pana dłońmi wyjątkowymi, ale być może jako sama marka. I też tak naprawdę, jak można to uchwycić, jak można spróbować jednak przekazywać to dalej pokoleniowo, żeby takie marki nie znikały, tylko żeby rzeczywiście dalej były kultywowane. Nie wspomniałem o pracownicy, która jest u mnie już ponad 32 lata. Od jej 16 roku życia do dzisiaj, przez 32 lata, dzisiaj z dyplomem mistrzowskim już też. Także liczę na nią, że być może zechce przejąć. Gorzej jak nie zechce, to będzie rzeczywiście problem, bo pracownię, lokal urządziłem pod naszą działalność. I także liczę, że zechce, ale jak nie, to nie wiem, co będzie. Was na razie nie pytam o przekazywanie swojej trzody, bo jak rozumiem, dopiero te wszystkie działania się budują. Właśnie tutaj dziewczyny może jedyna okazja w tym momencie, żeby właśnie coś tutaj ustalić dalej. Myślę, że tak naprawdę trochę z tej naszej dzisiejszej rozmowy wynika, że jest wola po obu stronach, żeby to międzypokoleniowe przekazywanie wiedzy się odbywało. Może rzeczywiście są pewne luki w czasie, które generują teraz te problemy, o których wy mówiłyście, kiedy szuka się informacji i troszeczkę chyba nie było takiego momentu przejściowego między cechami, a tym, że już ludzie do cechów się nie zapisywali, żeby rzeczywiście tą wiedzę pozyskiwać. Ale ja mam jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że jednak wola, żeby to rzemiosło przetrwało, jest i w starszych pokoleniach, i w młodszych pokoleniach. Także myślę, że jednak koniec końców z tego panelu wychodzimy z takim przeświadczeniem, że fajnie, że gdzieś ta tradycja rzemieślnicza jest dalej kultywowana. I że jest zapał wśród młodych, żeby też dowiedzieć się czegoś więcej i jest chęć, żeby tą wiedzę przekazywać dalej.
Także z mojej strony to wszystko. Może są jakieś pytania z sali? Czy ta uczennica, którą pan ma ponad 30 lat stażu, ma należy do cechów? To nie jest już uczennica, tylko mistrzyni. Nawet nie należy do cechu, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Pracuje u mnie jest zatrudniona jako pracownica. A żeby należeć do cechu, trzeba prowadzić działalność, mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w krawiectwie czy pokrewnym po prostu z krawiectwa włókiennictwa. A czy może rozważała taką opcję, żeby należeć do cechów? Czy ona rozważała? No, na razie statut cechu nie pozwala na to, więc nie ma na ten temat dyskusji po prostu. Jest statut cechu, który mówi, kto może należeć do cechu po prostu. Dobrze, to jeżeli nikt nie ma więcej pytań, chyba że się jeszcze jakieś pojawiły, nieśmiało tutaj zachęcam, tak? No to proszę bardzo. Moniko, do ciebie. Mam pytanie, czy ty szyjesz swoje sukienki, czy tylko tkasz perebory i ktoś inny je szyje? Nie, ja nie szyję sukienek. Mam wspaniałą koleżankę, współpracownicę moją, Ewę Misztal, która szyje. Jest niesamowita. Tutaj rozmawiałam z panem Tadeuszem i opowiadałam o niej. Że ona by te przejęła pracownię. Jest naprawdę znakomita i szyje bardzo dokładnie. Zresztą pracuje dla marki odzieżowej, bardzo takiej renomowanej. Ja natomiast tkam. Ja nie umiem trzymać igły. Nie, może żartuję trochę, bo generalnie kiedyś uszyłam sobie kilka rzeczy. Moja siostra cioteczna potrafi, jest po szkole krawieckiej i nauczyła mnie, natomiast to nie moja bajka. Jakoś nie czuję się dobrze z igłą w ręku, natomiast z czułenkiem jak najbardziej. Także to jest moja bajka. Ale miałem też uczennicę, która też igło niewiele się, ale mówi, ja wolę maszynowe krawiectwo, na maszynie szyć. Być może też na jakiejś produkcji się znajdzie i będzie szyć w krawiectwie. Natomiast każdy tutaj widzę z nas za swoją działalność zaprezentowało. Proszę, tu mankieciki, tutaj sukieneczka, ja też garnitur szyty. Czyli promocja jest. Tak, zdecydowanie w takim razie widzimy tutaj, że jest po co się odzywać i jest czego w pracowniach poszczególnych szukać. Także z mojej strony to już wszystko, jeżeli nie mamy już dodatkowych pytań z sali. Jest jeszcze jedno pytanie z sali, dobrze? Proszę bardzo. Może ja pociągnę temat tego cechu. Czy uważa pan, że cech może się uwspółcześnić? Że na przykład teraz wiele rzemieślników prowadzi może działalność nierejestrowaną, gospodarczą, bo takie tutaj działalność nierejestrowana, czy jakby cech może mógłby jakbyś wyjść do nowych rzemieślników? Czy jest taka szansa? Rozumiem, że takich, co nie prowadzą działalności, nie mają zarejestrowanej działalności, tak? No, jest ustawa o rzemiośle. Niezależna od cechu i rzemieślnik, który nie prowadzi, a gdyby był zapisany do cechu, to nie ma go w KRS-ie, nie jest jest to sprzeczne z ustawą o rzemiośle. Także i ze statutem cechu, który jest obecny. Statut można zmieniać, to zmienia walne zgromadzenie cechu, ale ustawa o rzemiośle się tutaj nie zmieni po prostu. Także. Ci, co chcą szkolić i szkolą, to muszą należeć do cechu, bo przez cech się umowy z młodocianymi podpisuje.
Natomiast reszta nie musi, a ci, co nie szyć umią, czy nawet szyją i zarabiają na krawiectwie, a nie mają zarejestrowanej, no cóż, ustawa o rzemiośle na to nie pozwala. Czyli wychodziłoby na to, że najpierw trzeba zmienić system, wszystkie ustawy, a potem zacząć aktualizować statuty cechów, czyli generalnie dużo pracy przed nami. Czy chciałabyś podsumować? Tak, wywołam ciebie do tablicy teraz. Chwila, ja się przedstawiam. Myślę, a może ja powiem to tak z siedzenia? Możesz to powiedzieć z siedzenia. Nie będziemy tego kadru zmieniać. To ja tak w od... Okej. I zapomnę zaraz, co chcę powiedzieć najgorzej. To ja tak w odpowiedzi na to, co już tutaj padło, czyli i na takie nowe formy nawiązywania współpracy i też na tę nadzieję, która pojawiła się tutaj, pomysły różnych biznesów, przejmowania w ogóle po sobie pracowni, to jakoś bardzo zabawne jest dla mnie, ale też napawa mnie nadzieją. Pojawiają się też takie trudności formalne i myślę, że jeżeli starczy motywacji, to dlaczego by nie unowocześnić instytucji, która miała na celu budowanie społeczności i dzielenie się jakoś też tym fachem. Więc myślę, że to fajny kierunek. A propos inicjatyw, które wspierają inspirację, czyli znajdowanie pracowni, znajdowanie rzemieślników i rzemieślniczek, którzy byliby chętni dzielić się tym, czego wcześniej nauczyli się od swoich poprzedników, to odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie Noc Rzemiosła. I tutaj a propos tego, co też Monika powiedziałaś, czyli pewnej ograniczonej ilości miejsc do takiej indywidualnej nauki, która poświęca bardzo dużo uwagi rzemieślnika. Odpowiedzią na to jest zwiedzanie pracowni, gdzie można przejść przez absolutnie wszystkie dostępne i chętne do wzięcia udziału w inicjatywie pracownie i w ten sposób może poszukać inspiracji, bo co prawda nie jest to nawigowanie jeden na jeden przy procesie i nie jest to proces długotrwały, kilkunastogodzinny. Jest to jakiegoś rodzaju spotkanie z rzemiosłem, które po prostu w taki wartościowy sposób, myślę, może zakiełkować. No, więc ja z tego miejsca tutaj zachęcam do wzięcia udziału w Nocy Rzemiosła, która będzie jeszcze się odbywała na pewno przez kolejne 2 lata. I szczególnie do zwiedzania pracowni jako do takiej aktywności nienocnej, bo to tylko nazwa, więc proszę się nie przerażać, nie zachęcamy do deprywacji sennej nikogo. Całodniowej, weekendowej uczestniczeniu właśnie w trasach po to, żeby móc zaczerpnąć trochę od warszawskich pracowni rzemieślniczych. Także tutaj Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Dziękujemy serdecznie Małgorzacie Herman za nawigowanie w tej niezwykle interesującej rozmowie. Dziękujemy także Monice Trypus, dziękujemy Julii Komorlickiej i panu Tadeuszowi Kierepce za udział i za wzięcie udziału również już po raz kolejny w naszym wydarzeniu. Dziękuję. Opuszkami, żeby się nie nagrało. Dzięki.